czwartek w Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu odbyło się piąte forum ekonomiczne, którego nadrzędnym celem zawsze jest nauka poprzez zabawę. W tegorocznej edycji forum tradycyjnie już udział wzięły szkoły z gminy Biskupiec, jednak po raz pierwszy w historii do rywalizacji zaproszono również uczniów spoza gminy. Przez ostatnie 4 lata było to wydarzenie dla uczniów ze szkół z naszej gminy. W tym roku zaprosiliśmy szkoły z okolic innych. Gmina Dywity potwierdziła swoją obecność, będzie szkoła z Bukwałdu. Także planujemy w przyszłym roku zrobić już większą imprezę o szerszym zasięgu. Każda edycja forum ekonomicznego ma swoje hasło przewodnie. W tym roku było nim hasło w SKO oszczędzamy na zdrowie, a głównymi tematami rozważań były domowe finanse, zdrowy styl życia oraz świadome stosowanie zasad prawidłowego gospodarowania odpadami. Dowiadujemy się pewnych informacji z zakresu edukacji ekonomicznej. W tym roku jeszcze trochę edukacji prozdrowotnej dorzuciliśmy do tego. Głośne jest o segregacji odpadów prawidłowym, żebyśmy to robili bezbłędnie, więc takie zadania też się pojawią. Czyli przy zabawie będziemy uczyli się z ekonomii, ekologii, zdrowia. Zgodnie z hasłem przewodnim, w trakcie forum dużo czasu poświęcono aspektowi zdrowia, właściwemu odżywianiu oraz świadomemu wybieraniu kupowanych produktów, bowiem już podczas samych zakupów w sklepie dokonujemy poprawnych lub błędnych decyzji ekonomicznych oraz zdrowotnych. Bardzo dużym problemem w takim codziennym życiu jest to, że po prostu kupujemy produkty bezmyślnie. Bardzo często jest tak, że wpadamy do sklepu głodni, więc wtedy mamy ochotę po prostu wybierać absolutnie wszystko i przez to kupujemy produkty po pierwsze niewłaściwie, po drugie kupujemy tego za dużo i w rezultacie też bardzo często po prostu marnujemy to jedzenie właśnie poprzez takie nieumyślne planowanie. Rodzice, czyli te osoby, które prowadzą dzieci, zdecydowanie powinny od najmłodszych lat już edukować dzieci tego planowania, ale przede wszystkim pokazywać, jak się prawidłowo odżywiać, bo niestety nie ma co wymagać od dzieci, że one będą się prawidłowo odżywiały, jeżeli rodzice świecą złym przykładem. Reprezentacje szkół biorących udział w forum ekonomicznym najpierw musiały zaprezentować się jury oraz widowni. Później zmierzyli się ze sobą w 3 kategoriach: finanse domowe, zdrowy styl życia oraz bądźmy eko. Tak więc uczniowie szkół podstawowych mieli nie tylko zaplanować domowy budżet, ale też przygotować pyszne i zdrowe kanapki oraz właściwie posegregować odpady. Dzieci natychmiast bardzo szybko wyłapują tego typu niuanse, w jaki sposób zarządzać swoimi środkami. Oczywiście przy pomocy swoich rodziców, przy pomocy szkoły, przy pomocy również SKO, które od wielu, wielu lat jest tym edukatorem podstawowym do tego, żeby potrafić oszczędzać i wykorzystywać te środki, to patrzę na bardzo duży postęp w możliwościach gospodarowania swoimi środkami. Zdecydowanie muszę powiedzieć, że mają dużo wiedzy dzieciaki. Mają swoje finanse domowe, potrafią je dzielić, potrafią je organizować. Mają świadomość budżetu domowego, także to już jest dużo, jeżeli imprezę kierujemy głównie do klas 4, 5 i 6. To jest bardzo ważny temat dla nich na przyszłość. My już jako ludzie doświadczeni z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że bez tego, tak prawdę mówiąc, będzie bardzo trudno żyć naszym następnym pokoleniom. Gdy uczniowie wykonywali konkursowe zadania, publiczność miała okazję podziwiać występy muzyczne oraz artystyczne i spotkać się z maskotkami SKO, żyrafą Lokatką oraz pancernikiem HTTPS-em. Po zliczeniu wszystkich punktów jury oficjalnie ogłosiło wyniki. Trzecie miejsce w konkursie zajęli gospodarze forum, czyli Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu. Drugie miejsce należało do Szkoły Podstawowej w Czerwonce, zaś zwycięzcami piątego forum ekonomicznego została Szkoła Podstawowa w Kobułtach, reprezentowana przez Dominikę Hetman, Gabrielę Jurgiel oraz Pawła Włocha. Na początku było takie spięcie, jak wyczytywali te osoby, a potem jak wyczytali nas i się okazało, że mamy pierwsze miejsce, to taki kamień z serca, że pierwsze miejsce i takie szczęście. Dobrze nam poszło trzecie miejsce, jesteśmy w tej trójce. Przygotowaliśmy się tak, że pani tylko puszczała nam prezentację zdrowego odżywiania i tylko czytaliśmy o tym. Na początku się stresowałam, jak się przedstawialiśmy wszyscy. Tak, to było na początku, to się przedstawialiśmy i gdy zaczynaliśmy pierwsze zadania. Wszystkim uczniom biorącym udział w forum ekonomicznym gratulujemy, a na kolejną edycję zapraszamy za rok. Tu
tuż przed początkiem ferii, nad Dadajem odbył się festyn edukacyjny dla dzieci pod hasłem Bezpieczne ferie. W trakcie festynu dzieci wzięły udział w prezentacjach i pokazach zorganizowanych przez strażaków, policjantów, służbę leśną oraz ratowników medycznych. Młodzi mieszkańcy gminy mieli okazję zobaczyć pokaz, w którym strażacy ratowali osobę tonącą, a ratownicy udzielali jej niezbędnej pomocy. Duże wrażenie na uczestnikach festynu zrobił również pokaz tresury psa policyjnego. Zainteresowaniem cieszyły się stoiska wszystkich służb, które opowiadały o swojej pracy i sposobach na bezpieczny wypoczynek. Poza pokazami na dzieci czekały konkursy z nagrodami oraz ciepły poczęstunek. Jak podczas festynu podkreślali organizatorzy, odkąd cykl spotkań Bezpieczne wakacje jest organizowany, służby nie odnotowały żadnych zdarzeń związanych z zimowym wypoczynkiem z udziałem dzieci. I oby tak pozostało. W ubiegłym tygodniu w Bedeku odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie burmistrza z przedsiębiorcami z gminy Biskupiec. Rozmawiano m.in. o założeniach budżetu gminnego na rok 2020, planowanych inwestycjach i problemach, z jakimi borykają się gminy w Polsce, a Krzysztof Ławrwianiec z Sun Investment Group Polska wprowadził uczestników spotkania w tematykę wykorzystania fotowoltaiki. O następnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco. W sobotę odbył się finał 12 edycji akcji Przekaż Misia dla Rysia. Tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym 200 paczek z prezentami i słodyczami trafiło do potrzebujących dzieci z gminy Biskupiec. Na dzieci czekały wyjątkowe upominki i oczywiście piękne misie. W imieniu burmistrza Biskupca, Centrum Kultury, Turystyki i Sportu oraz Biskupieckiego Oddziału Caritas serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom. To dzięki Wam na twarzach dzieci pojawił się uśmiech. W minioną niedzielę miłośnicy pieszych wędrówek po raz pierwszy w tym roku ruszyli w kolejną wyjątkową podróż po gminie Biskupiec. Tym razem przewodnik Centrum Kultury, Turystyki i Sportu Krzysztof Kowalski poprowadził piechurów m.in. do biskupieckich spichlerzy oraz skansenu maszyn rolniczych. 15-kilometrowy rajd zakończyła wspólna zabawa przy ognisku, a do tańca i śpiewania zaprosiła węgojska stróżka.